Pio, Pio, Pio! Odblokował się i znowu strzela. Wyjątkowy sukces legendy Realu z ukochanym klubem. Kuriozalna wpadka w Akademii Arsenalu. Kierowca pomylił miasta i pojechał do innego. Mecz odwołano. Nadchodzą wielkie zmiany w plebiscycie złotej piłki. Szymon Marciniak wyróżniony. Posędziuje kolejny wielki turniej. Horrendalna klauzula odstępnego w kontrakcie gwiazdy Realu. Cześć, tu Błażej. To jest Piłkarski Flash. Klikamy łapkę w górę i lecimy. Zlatan Ibrahimowicz na ławce trenerskiej? Okazuje się, że Szwed jest bardzo bliski powrotu do Milanu. W jakiej roli? O szczegółach informuje niedawne wydanie La Gazzetta dello Sport. Włoscy dziennikarze twierdzą, że w ostatnich tygodniach toczyły się intensywne rozmowy między Ibrahimowiczem i szefami Milanu. Ma być kimś w rodzaju łącznika między zarządem klubu i pierwszą drużyną. Bardzo przychylnie na ten temat patrzy sam Stefano Pioli. Według szkoleniowca Rossonerich powrót Ibry przyczyniłby się do rozwoju drużyny i mógłby jej bardzo pomóc. Łukasz Podolski ponownie wśród kibiców Górnika. Były mistrz świata w ostatnim czasie boryka się z problemami zdrowotnymi i nie może pomagać swojemu klubowi na boisku. Dlatego pojawił się na trybunach razem z kibicami śląskiego klubu podczas wyjazdowego meczu Pucharu Polski z Zagłębiem Sosnowiec i wspierał ukochany klub z wysokości sektora gości. 4 wyjazdy, 4 wygrane. Brawo Górnik Zabrze. Skwitował. 100% dla klubu na i poza boiskiem, dodał później Łukasz Podolski. Piękna scena w Hiszpanii. Po meczu 1/64 Pucharu Króla między amatorskim zespołem CD Buñol a Realem Sociedad, jeden z młodych kibiców został obdarowany przez Takefusę Kubo koszulką meczową. Młodzieniec wpadł po chwili na pomysł, by się odwdzięczyć i dał Japończykowi paczkę chipsów. Co jak co, ale trzeba sobie naprawdę zasłużyć, by dziecko samo z siebie oddało komuś coś tak cennego jak smażone plasterki ziemniaków. Mamy nadzieję, że smakowało. Rodrygo z nowym kontraktem z gigantyczną klauzulą odstępnego. Rozmowy Brazylijczyka w sprawie nowej umowy toczyły się już w zeszłym roku, ale dopiero teraz zostały oficjalnie sfinalizowane. Królewscy poinformowali, że piłkarz związał się z klubem do 2028 roku. Nowa umowa gwarantuje też ekipie z Madrytu pełną kontrolę nad przyszłością zawodnika. Wpisano w niej zaporową kwotę odstępnego, okrągły 1 000 000 000 euro. Według hiszpańskich mediów piłkarz dostał także sporą podwyżkę. Ma zarabiać 8 milionów euro za sezon, a do tego dojść mogą jeszcze atrakcyjne bonusy. Wielkie zmiany w plebiscycie złotej piłki. Kolejny plebiscyt France Football organizować będzie razem z UEFA. Według umowy Groupe Amari, czyli właściciel France Football oraz L'Equipe, nadal będzie odpowiedzialny za system głosowania, a ten pozostanie niezależny od Europejskiej Federacji. UEFA zrezygnuje z przyznawania własnej nagrody, zajmie się prawami reklamowymi i organizacją gali. Do plebiscytu zostaną dodane 2 nowe nagrody dla najlepszego trenera wśród mężczyzn oraz kobiet. Od prawie 70 lat złota piłka jest najbardziej prestiżowym, indywidualnym wyróżnieniem w świecie futbolu i świadectwem niezwykłych umiejętności i wpływu legend oraz ich trwałego śladu w historii sportu. To partnerstwo będzie połączeniem prestiżu i synergii. Zapowiada się wyjątkowo, powiedział Aleksander Szeferin, prezes UEFA. Transferowe spekulacje we Włoszech. La Gazzetta dello Sport donosi, że AC Milan jest zainteresowany pozyskaniem Jakuba Kiwiora. Polski piłkarz zazwyczaj jest tylko rezerwowym w Arsenalu, a w zespole Stefano Pioliego mógłby pełnić znacznie ważniejszą rolę z racji problemów kadrowych Mediolańczyków na środku obrony. Pozostaje pytanie, czy Mediolańczycy celować będą w transfer definitywny, czy jedynie wypożyczenie z opcją wykupu. To nie koniec medialnych plotek związanych z reprezentantami Polski. Włoski dziennik informuje, że Inter i Juventus rozważają ściągnięcie Piotra Zielińskiego. Przypomnijmy, obecna umowa piłkarza z Napoli jest ważna do 30 czerwca 2024 roku. Wydaje się, że sprowadzenie Polaka pasowałoby zwłaszcza do transferowej taktyki Nerazzurrich. Z kolei ekipa z Turynu stoi pod ścianą i potrzebuje jak najszybszego wzmocnienia ze względu na zawieszenia Pola Pogby i Nicolo Fagioliego. Harry Kane szaleje w Bundeslidze. Bayern rozbił w Der Klassikerze Borussię Dortmund aż 4-0. Walnie do tego wyniku przyczynił się angielski napastnik, który zdobył w tym spotkaniu 3. hat-tricka w tym sezonie. Kane po 10 kolejkach Bundesligi ma na swoim koncie już 15 goli. To sztuka, której w Niemczech nie dokonał jeszcze nikt. Czy Kane pobije rekord Roberta Lewandowskiego z sezonu 2020-21, kiedy zdobył 41 bramek? Na czele Bundesligi pozostaje Bayer Leverkusen, który pokonał Hoffenheim 3-2 i zaliczył tym samym 10. zwycięstwo z rzędu. Drugi jest Bayern, a za nim Stuttgart i Dortmund. Szymon Marciniak poprowadzi mecze podczas tegorocznych piłkarskich klubowych mistrzostw świata. Wśród asystentów znaleźli się Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a wśród sędziów VAR Tomasz Kwiatkowski.
FIFA do prowadzenia meczów w tym turnieju wyznaczyła 5 sędziów. Marciniak jest jedynym przedstawicielem Europy. Poza nim mecze prowadzić będą Mohamed Al-Hoysh, Jean-Jacques Ndala, Tori Penso i Jesus Valenzuela. Kolejne świetne wieści związane z Jakubem Moderem. Zawodnik rozegrał w ostatni weekend drugi mecz po powrocie z kontuzji. Tym razem zaliczył 45 minut w spotkaniu rezerw Brighton i Aston Villa. To nie koniec dobrych informacji, bo pomocnik ma dostać swoją szansę już za kilka dni w meczu Premier League, kiedy Brighton grać będzie z Sheffield United. Czekamy. Wielkie osiągnięcie Jeremiego Doku. Manchester City ograł wysoko Bournemouth wynikiem 6-1, a belgijski piłkarz dał prawdziwy koncert, bo strzelił jednego gola i zaliczył 4 asysty. Doku stał się tym samym najmłodszym zawodnikiem w historii Premier League, który miał udział przy 5 zdobytych golach. Jest też najmłodszym piłkarzem, który zdołał asystować 4-krotnie. City świętują także rekordy zespołowe, bo zwycięstwo z The Cherries było 22 z rzędu, odniesionym na The Etihad. Spotkaniem weekendu na Wyspach było starcie Newcastle z Arsenalem. Sroki wygrały 1-0 po golu Antonego Gordona, który jednak przyniósł wiele kontrowersji. Konieczna była trwająca 4 minuty analiza VAR, która musiała rozstrzygnąć aż 3 kwestie. Ewentualne opuszczenie piłki z placu gry, możliwy faul Joelintona na Gabrielu lub pozycję spaloną jednego z zawodników gospodarzy. Po nerwowym wyczekiwaniu sędzia uznał bramkę Newcastle. Po spotkaniu ostro na temat pracy sędziów wypowiadał się Mikel Arteta. Niedługo później oświadczenie wystosował Arsenal, który zdecydowanie poparł słowa swojego menadżera. Wzruszająca scena w meczu Luton-Liverpool. Gospodarze niespodziewanie prowadzili 1-0, ale gola na wagę remisu w 5 minucie doliczonego czasu zdobył Luis Diaz. Piłkarz zdecydował się na grę, mimo że nadal nie odnaleziono jego taty, którego porwano niedawno w Kolumbii. Piłkarz celebrował gola z napisem „Wolność dla taty”. Po spotkaniu wydał oświadczenie, w którym prosi o wydanie swojego ojca, opisuje uczucia, jakie towarzyszą mu i jego rodzinie, a także dziękuję wszystkim za okazane wsparcie. Liderem Premier League jest Manchester City, dalej Tottenham, Liverpool i Arsenal. Największą liczbą strzelonych goli pochwalić się może Erling Haaland. Ma ich 11. Francja. Przemysław Frankowski zaliczył 90 minut w bezbramkowym meczu między Lorient a Lens. Cały mecz zagrał także Marcin Bułka, którego Nicea wygrała 2-0 z Rennes. Zwycięstwo sprawia, że zespół polskiego bramkarza utrzymuje pierwszą pozycję. Konkurencja jednak nie śpi. PSG i Monaco tracą do lidera odpowiednio 1 i 2 punkty. Najlepszym strzelcem w lidze jest Kylian Mbappé, który tym razem nie powiększył swojego dorobku strzeleckiego. Kłopotów Lyonu ciąg dalszy. Piłkarze Fabio Grosso tym razem zremisowali z Metz 1-1 i zakopują się na dnie tabeli Ligue 1 z 4 punktami na koncie. Do bezpiecznej pozycji brakuje im aż 7 oczek. Niespodzianki w La Liga. Punkty tracili potentaci z Madrytu. Atletico przegrało z Las Palmas 1-2, a Real zaledwie zremisował 0-0 z Rayo Vallecano. Cenne zwycięstwo odniosła Barcelona, która wywiozła z Sociedad wynik 1-0. Gola w doliczonym czasie gry strzelił Ronald Araujo. Robert Lewandowski został zmieniony w 57 minucie gry. Liderem La Ligi jest Girona, a za nią czają się Real Madryt, Barcelona i Atletico. Kto by się spodziewał? W klasyfikacji strzelców bez zmian. Prowadzi w niej Jude Bellingham. Dużo działo się także w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok rozprawiła się ze Stalą Mielec aż 4-0. Czwartego gola w tym sezonie z rzutu wolnego zdobył Bartłomiej Wdowik, który został najskuteczniejszym obrońcą ligi od dekady, choć za nami dopiero 14 kolejek. Jeszcze większy apetyt na strzelanie goli mieli zawodnicy Rakowa Częstochowa, którzy rozbili Zagłębie Lubin aż 5-0. Cenne punkty zdobyła Legia Warszawa, która wygrała na wyjeździe z Radomiakiem Radom 1-0. To pierwsze zwycięstwo wojskowych w Ekstraklasie od 5 spotkań. Na pierwszym miejscu w Ekstraklasie plasuje się Śląsk Wrocław, który wygrał z ŁKS-em 2-1. Swojego gola ponownie zdobył Erik Exposito. To już 12 trafienie lidera klasyfikacji strzelców. Radość we Wrocławiu była duża, bo w przerwie meczu zaprezentowano nowy nabytek – Patryka Klimale. Na drugiej pozycji jest Jagiellonia Białystok, na trzeciej Lech Poznań. Dalej Raków, Pogoń i Legia. Kolejna kontuzja Pawła Dawidowicza. Zawodnik Hellasu w 30 minucie spotkania z Moncą doznał urazu. Niestety słowa kontuzja i Paweł Dawidowicz powoli traktować możemy jako synonimy. Gdy tylko zawodnik wraca do zdrowia i formy piłkarskiej, to po chwili widzimy przykre obrazki, jak zmuszony jest opuścić boisko. Wcześniej urazy odebrały Dawidowiczowi m.in. Mundial w Katarze, a także ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski.
Bardzo wątpliwe, by był dostępny na listopadowe mecze z Czechami i Łotwą. Pozostajemy we Włoszech. Cenną asystę w meczu Roma-Lecce zaliczył Nikola Zalewski. Polak w 91 minucie obsłużył dośrodkowaniem z lewej strony Sardara Azmuna. Ta akcja doprowadziła do remisu 1-1. 3 minuty później Roma przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść po trafieniu Romelu Lukaku. W innym meczu Serie A Fiorentina uległa na własnym boisku Juventusowi wynikiem 0-1. Gola na wagę 3 punktów zdobył Fabio Miretti. Cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, natomiast Arkadiusz Milik pojawił się na boisku w 68 minucie. W tabeli najwyżej jest Inter, a za nim Juventus, Milan i Napoli. W klasyfikacji strzelców dużą przewagę nad konkurencją ma Lautaro Martinez, który w wygranym 2-1 meczu z Atalantą zdobył 12 gola w rozgrywkach. Krzysztof Piątek wraca do żywych. Napastnik Başakşehir'u zdobył 2 gole w zremisowanym 3-3 spotkaniu z Ankara Guçu. Mamy listopad, a było to jego dopiero drugie i trzecie trafienie w 2023 roku. Czekamy na kolejne. Copa Libertadores dla Fluminense. Brazylijski klub wygrał na Marakanie z Boca Juniors 2-1, a do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Był to szczególny dzień dla Marcelo, który wzbogacił swoją i tak już bardzo bogatą gablotę o kolejne trofeum. Przypomnijmy, Marcelo jest wychowankiem Fluminense i to stamtąd został wytransferowany do Realu Madryt w 2007 roku. Zdobyłem bardzo ważny tytuł wraz z moim ulubionym klubem. To od niego dostałem wszystkie narzędzia potrzebne do zrobienia kariery. Nie może być niczego bardziej satysfakcjonującego. To bezcenne, dodał Brazylijczyk. Kuriozalny błąd kierowcy autobusu młodzieżowej drużyny Arsenalu. W sobotę o godzinie 13 miało rozpocząć się spotkanie Arsenalu U18 z rywalami z Brighton. Mecz jednak nie odbył się, bo autobus z zawodnikami pojechał do Bournemouth zamiast do Brighton. Młodym zawodnikom Arsenalu życzymy, by na boisku odnajdywali się nieco lepiej niż ich kierowca za kółkiem. To był Piłkarski Flash. Zachęcam do kliknięcia łapki w górę i skomentowania. Do następnego!